Od lat fizycy wykorzystują lasery świecące różnymi kolorami. Służą one do pomiarów i badań w wielu dziedzinach. W popularnych urządzeniach domowych od lat stosowane są małe lasery zbudowane z półprzewodników. Znamy także gazowe lasery niebieskie. Niestety są duże i przez to niewygodne w użyciu. Od lat fizycy marzyli o wydajnych, małych laserach dających światło niebieskie. Wiadomo było, że warunkiem ich budowy jest otrzymanie kryształów, jakich nie zna natura. Kryształów azotku galu. W tych oto urządzeniach, w których panują ciśnienia do 20 tysięcy atmosfer i temperatury do 1600 stopni Celsjusza, powstają kryształy azotku galu, które są podstawowymi elementami w konstrukcji niebieskiego lasera. Wysokie ciśnienia pozwalają na całkowitą zmianę właściwości materii. W takich warunkach powstają specjalistyczne kształtki i materiały dla elektroniki. Centrum Badań Wysokociśnieniowych Polskiej Akademii Nauk i jego zakład doświadczalny od wielu lat zajmują się wytwarzaniem różnych elementów metodą wyciskania. Wysokie ciśnienia mogą także służyć do produkcji narzędzi o supertwardości. Moździerze, elementy dla młynów kulowych, przeciągadła i dysze do piaskowania znajdują liczne zastosowania. Potężne prasy pozwalające uzyskać blisko 100 tysięcy atmosfer i utrzymać wysoką temperaturę są niezbędne przy wytwarzaniu sztucznych diamentów, najtwardszych kryształów na świecie. Sztuczne diamenty wykorzystywane są do produkcji przemysłowych narzędzi tnących i ściernych. Azotek galu pod wieloma względami podobny jest do diamentu. I dlatego też, żeby go uzyskać w idealnej formie, potrzebne są bardzo wysokie ciśnienia i bardzo wysokie temperatury. W naszych urządzeniach ciśnienia sięgają 20 tysięcy atmosfer, temperatury 2000 stopni Kelwina. Obiekty, które tu widzimy, są to właśnie kryształy azotku galu. Jak sama nazwa wskazuje, kryształy te składają się w połowie z atomów galu i w połowie z atomów azotu. Azot jest ogólnie znanym gazem, dlatego iż stanowi jeden z głównych składników powietrza. Natomiast gal jest metalem, można ten metal spokojnie przelewać w stanie ciekłym z naczynia do naczynia. Także to jest jeden składnik naszego kryształu, natomiast gazowy azot jest drugim składnikiem tego kryształu. I teraz z tych dwóch składników musimy zrobić kryształ, który na samym wstępie był pokazany. W krysztale musi być dokładnie połowa atomów azotu i połowa galu. Niewielka ilość atomów gazu, rozpuszczona w ciekłym metalu, musi się zatem połączyć z atomami galu. Niestety, nie jest to wcale proste do uzyskania. Wiadomo, że dziś do produkcji urządzeń elektronicznych wykorzystywane są idealne kryształy krzemu. Wypolerowane płytki będą podłożem dla układów scalonych. Surowcem do produkcji jest krzem polikrystaliczny. Kryształy hoduje się metodą opracowaną przez profesora Jana Czochralskiego. W gorącym tyglu znajduje się roztopiony krzem. Wyciąganie i obracanie zarodka krystalizacji powoduje powolne budowanie dużego i idealnego kryształu. Czasem tak hodowany kryształ krzemu osiąga wręcz monstrualne wymiary. Niestety, azotku galu nie da się otrzymać podobną metodą. Jego temperatura topnienia wynosi około 3000 stopni przy ciśnieniu przekraczającym 40 tysięcy atmosfer. Nigdzie na świecie nie jest możliwe wytworzenie takich warunków w tak dużej objętości. Naukowcy muszą zatem próbować innych metod. Konieczne są wysokie ciśnienia. Właśnie dlatego hodowanie kryształów azotku galu odbywa się w grubościennych komorach przypominających lufy armatnie. W środku instalowane są specjalne piece i systemy doprowadzania gazowego azotu pod ciśnieniem 20 tysięcy atmosfer. Badania nad otrzymywaniem niezwykłych kryształów były prowadzone od połowy lat 80. Wyznaczono ich właściwości i warunki wytwarzania. Trwał wyścig z najlepszymi na świecie. Centrum Badań Wysokociśnieniowych Polskiej Akademii Nauk współpracowało z innymi laboratoriami krajowymi. Zakupiono i zbudowano wiele nowoczesnych urządzeń pozwalających na precyzyjne stabilizowanie ciśnienia i temperatury. Wszystko po to, by uzyskać idealne kryształy, w których każdy atom znajduje się we właściwej pozycji. Ten właśnie model przedstawia strukturę azotku galu, taką, jaką wyobrażamy sobie, że chcemy osiągnąć w przypadku idealnym.
Często zdarza się, że kryształy otrzymywane innymi metodami nie posiadają tej cechy, nie posiadają idealnej struktury krystalicznej. I teraz można to obejrzeć znowu na przykładzie modelu, gdzie widzimy fragment sieci krystalicznej zaburzonej. Niektórych wiązań międzyatomowych brakuje. Tutaj mamy niewłaściwe sąsiedztwo między atomami w sieci krystalicznej. Każda taka wada struktury krystalicznej przeszkadza w zbudowaniu przyrządu półprzewodnikowego, a w szczególności lasera półprzewodnikowego. Kryształy otrzymywane metodą, o której tu mówimy, z zastosowaniem wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury, mają bardzo mało defektów struktury krystalicznej. Jest ich zaledwie 100 na centymetr kwadratowy powierzchni kryształu, podczas gdy w kryształach otrzymywanych innymi metodami mamy takich defektów wielokrotnie więcej. Wielokrotnie oznacza wiele rzędów wielkości, to jest na przykład 10 milionów razy więcej. Najmniejsza niedoskonałość procesu, drobna zmiana ciśnienia lub temperatury powoduje, że w krysztale pojawiają się błędy. Atomy nie łączą się prawidłowo ze sobą. Powstają defekty o różnej naturze. Naukowcy uzyskali idealne kryształy azotku galu dopiero w 1999 roku, po 10 latach pracy. Były niewielkie, ale najlepsze na świecie, cenniejsze niż diamenty, wymagające ogromnego nakładu pracy. Otrzymanie kryształu, który ma 1 cm wielkości, może trwać 100 i 200 godzin. Podczas tego długiego czasu musimy utrzymać temperaturę z dokładnością dochodzącą do 1/10 stopnia Celsjusza. Wyhodowanie kryształu azotku galu to dopiero początek drogi. Teraz trzeba było opanować technologię wytwarzania laserów na tym niezwykłym podłożu i znów inna, skomplikowana aparatura. W wysokiej temperaturze z wieloskładnikowej mieszaniny gazowej na krysztale osadzają się pojedyncze atomy. Na azotku galu powstaje nowa struktura. Na niej budowane będą kolejne, coraz bardziej skomplikowane warstwy. Potem nanosi się rysunek, zgodnie z którym na podłożu osadzane będą izolatory i atomy metalu. Wszystko po to, by do struktury doprowadzić prąd i wyprowadzić światło. Nie jest to wcale proste. Azotek galu jest bardzo trudny do obróbki, jest twardy, odporny na działanie wysokiej temperatury, nie reaguje na większość chemikaliów, nie ima się go nawet tak zwana woda królewska. Jedynie wiązka elektronów i plazma może rysować schemat połączeń elektrycznych. Potrzeba blisko 50 warstw, by ten mikroskopijny tort uzyskał pożądane właściwości. Wreszcie gotowy kryształ z nałożoną strukturą warstwową zostaje połamany na paski. Te maleńkie ułamki trafiają do Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie w wysokiej próżni nanoszone są półprzezroczyste lustra odbijające światło. W laboratorium wykonuje się badania przepuszczalności różnych napylonych warstw. Po dodaniu precyzyjnych luster i kontaktów elektrycznych z kryształku azotku galu powstaje laser. Pod mikroskopem możemy obejrzeć kilka takich urządzeń. Są umieszczone na miedzianej kostce, która służy do odprowadzania ciepła. Świecić będzie tylko cienka kreseczka o grubości 10 razy mniejszej niż grubość ludzkiego włosa. Teraz trzeba jeszcze nauczyć się go włączać. I tu kryje się wiele pułapek. Dobór warunków zmuszających kryształ do świecenia to prawdziwa tajemnica. W połowie grudnia 2001 roku, po zaledwie 2 latach, tak pożądany laser półprzewodnikowy na azotku galu zadziałał. Błysnął niebieskim światłem. To jest właśnie ten laser półprzewodnikowy na azotku galu, który zaświecił niedawno w tym laboratorium. Jest to pierwszy laser
niebieski otrzymany na tego typu podłożach. Pierwszy laser, który my wierzymy ma szansę dać w przyszłości najlepsze urządzenia tego typu na świecie, konkurencyjne w stosunku do tego, co robią w tej chwili Japończycy. Pierwsze świecenie niebieskiego lasera, spełnienie marzeń wielu światowych instytutów, to jeszcze nie produkcja. Naukowców czeka długa droga. Trzeba opanować kapryśny i skomplikowany materiał, jakim jest azotek galu. Trzeba zwiększyć ilość wytwarzanego światła. Do wytwarzania wielowarstwowych struktur będą wykorzystywane najnowocześniejsze urządzenia na świecie, pozwalające układać atomy warstwa po warstwie, jak klocki w dziecinnej zabawce. Fizyka mówi jednak, że warto. Dlatego zainstalowano aparaturę umożliwiającą realizację najbardziej wymyślnych operacji technologicznych. Zdaniem fachowców będą to najlepsze lasery na świecie, ponieważ są zbudowane na kryształach o idealnej budowie. Czeka nas teraz następny krok, który będzie polegał na optymalizacji uzyskanego przez nas lasera. Mam nadzieję, że będzie to proces znacznie łatwiejszy niż dla innych zespołów, ponieważ dysponujemy lepszymi kryształami azotku galu, które decydują o pracy tych laserów. I w związku z tym mamy nadzieję, że pierwsze lasery uda nam się sprzedać jeszcze w tym roku. Lasery te znajdą zastosowanie w wielu dziedzinach. Z tych, o których najczęściej mówimy, to jest to, że możliwe będzie zwiększenie gęstości, czterokrotne zwiększenie gęstości zapisu na compact dyskach. Spodziewamy się, że w najbliższym czasie będzie to zastosowane w projektorach laserowych. Dziś duże ekrany nie mają zbyt wielkiej jasności. Słoneczny dzień obraz widoczny jest dość słabo. Tymczasem stale rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne urządzenia do prezentacji obrazu. Telewizja laserowa zapewni lepszą jakość, zmniejszy zużycie energii i da większą jasność. Ale to dopiero początek. Od wielu lat pracujemy nad wykorzystaniem różnych laserów w analizatorach medycznych. Niebieski laser na azotku galu to nowe wyzwanie dla nas, ponieważ pozwala miniaturyzować sprzęt, pozwala również stosować niskie napięcia, tak ważne w przypadku zastosowań klinicznych. Mamy tutaj przykład lasera, którego światło zostało wprowadzone do światłowodu. Światłowód ten może służyć do penetracji wewnętrznych organów. Można nim na przykład dotrzeć do płuc i stwierdzić, czy tkanka płucna jest chora czy zdrowa. Lekarz, który stosuje takie urządzenie ze światłowodem, może ocenić stan chorobowy tkanki i pobrać materiał do analiz ze wskazanego wcześniej miejsca. Inne zastosowanie niebieskiego lasera to zastosowania w stomatologii, gdzie możemy wykrywać próchnicę. Innym przykładem zastosowań urządzeń na azotku galu to detektory i radiometry zbudowane w oparciu o te detektory. Radiometry te pozwalają wykrywać skażenia, zanieczyszczenia atmosfery, pozwalają również oceniać grubość warstwy ozonowej. Zastosowania ich są w różnych dziedzinach, od cywilnych po militarne. Naukowcy z różnych laboratoriów już czekają na możliwość wykorzystania nowego narzędzia. Niebieski laser, ogromny sukces polskich naukowców, ma szansę na wszechstronne zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki. Na naszych oczach otwiera się nowa era w optoelektronice.